po pierwszych zdjęciach to Arabskiego Sekretu dosyć szybko się ustalił tytuł, mimo że był kontrowersyjny na początku. No i Marcel zobaczył, że jest tym absolutny potencjał i że trzeba tam dać szansę. I to potem bardzo długo trwało, bo 4 lata dopiero w tym roku na festiwalu w Krakowie była premiera. No, napisz to, czego nie dostałem od ojca. Ja to powinnam dać swoim dzieciom. No tak. To był po prostu fantastyczny rok z mojego życia, w którym się bardzo dużo nauczyłam, poznałam świetnych ludzi i do dzisiaj jakby to wszystko mi procentuje. Miałam ludzi, którzy byli serdeczni, inspirujący, jakby z wieloma się przyjaźnię do dzisiaj. To jest, no to jest 4 lata, my jesteśmy w stałym kontakcie, więc to też jest taka bardzo fajna rzecz. Do dzisiaj, jak mamy nowe pomysły, to się konsultujemy, tak? Umiemy się spotkać i pogadać i sobie gdzieś tam jakiś feedback dać, więc to jest... No taki trochę kolektyw filmowy się zrobił, to jest wspaniałe. Bo to tata twój, tak? To mój ojciec, no. A. No i, ale ty go znasz, czy tak? Nie, nie poznałem go nigdy. Był fantastyczny, dlatego że zdecydowałam się na krok w kierunku reżyserii. I to był jakby pierwsze moje kroki skierowałam do szkoły. Tu zostałam przyjęta i tu mi dano szansę. To było niesamowicie inspirujące i twórcze i jakby mogliśmy się tutaj przejść taką trochę też szkołę życia, nie tylko filmową, no ale to na tym polega. I to jest taki sprawdzian, bo polega to na tym, że to są właśnie takie seminaria, więc to nie jest tak, że się uczysz roboty filmowej, gdzie stawiać kamerę i jak kadrować, tylko to już gdzieś tam musisz wiedzieć albo sobie doczytać. Tylko to właśnie koncepcyjnego myślenia uczą i to jest świetne. Spoke with my brother. I want to thank you. Jak już się faktycznie ten projekt spodoba i przejdzie przez sito produkcyjne i będzie skierowany do produkcji, no to masz szansę wyprodukować swój pierwszy film. No i to jest ogromna sprawa.